problem, który się urodził nie wiadomo skąd, nie wiadomo znikąd. A mianowicie, że ta, nie ta, o ta tu linia. Nie wiem czemu ten był fragment. O. Powinien być tak, ci tu sobie mogą jechać tu. Ta tu powinna też mieć regułę, że tu ma być jedna dziecko ciągła. No sobie może iść dalej jako przerywana. Z tym się zgodzę. Okej. Okay. I ta... Musi mieć regułę odtąd dotąd, że ma być ciągła. I odtąd dotąd tak jak jest ciągła z przerywaną. Okej. Coś takiego. Tylko, że tu musi być tak. Czy znowuż kolor zmieniłem tej linii? Dobra, niech już będzie tak, bo zaraz się załamie. I w sumie ta linia w tym przedziale końcowym to musisz mieć ustęp pierwszeństwa, nie? To z tego miejsca idzie. Dotąd linia taka. Ciągła z przerywaną. Na środku ma być. Okej. Nie wiem, ja bym chyba tego w realu nie ogarnął, nie? Taki krąg. Za dużo pasów. Nie linii. O wiele. Dobra. Chodźcie, jak już tu jedziecie. Ci mogą jechać tu albo tu. Ci mogą jechać tylko tu. Jadę się, ci jadą ewidentnie tam. I wy możecie jechać z tego pasa tu i z tego pasa tu. W sumie takie to komplikacje by z tego były, nie? Czy... Ja za dużo to robię. No i czasami można, wiecie? Czasami se można porobić rądko na spokojnie. Niektórzy lubią oglądać jedno życie. Drogi buduję też. Ciągła. 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 I wypełnienie. Tyk. Thank you.
Mogą być linie, tylko proszę o coś takiego. Mniej więcej. Piękne rondo, no nie da się temu zaprzeczyć, nie? Przecież to jest cud architektury. Naprawdę, cud architektury. No i co, no większej filozofii nie ma. Wy tam skręcacie, wyjedziecie tu i ewentualnie sobie możecie tu zawrócić. Dobra, i stąd dalej nie pojadą. Pięknie. A co teraz to rondo? Tylko do tej trzeba się wygłowić, jak tu będzie szła droga. No to możliwe, że tu w drugą stronę też będzie szła droga dwupasmowa. Wcale bym się nie zdziwił, bo tu mamy bardzo ładny, płaski teren. Więc zrobimy sobie to i tą modernizację na coś takiego. Środek usuniemy. Teraz tak, mniej więcej trzeba to tu powtórzyć. No co tu jest? Tylko, że no trochę na odwrót. Na odwrót i no trochę nie do końca tak jak tam jest. Bo tu będą trzy pasy ruchu. To będą cztery pasy ruchu. Tu będzie zwężka na dwa aż. Może nie na dwa, co na trzy. Na trzy tu będzie dwupasmowy wyjazd. I to nam zostanie nie ta droga, ta droga. O! Rondo to przestało przypominać rondo. Nie mam za dużo zmian pasów. Więc zajmijmy się jeszcze tym. Mamy to dobrze wykonać. Robimy sobie linię ciągłą. Tu ma być, no właśnie, to ma być ta końcówka. Tylko, że tu miała iść inna droga. Tu będzie szła ta droga. I co za tym idzie, tak? Chcę zatwierdzić, to jest wszystko idealnie. O, może i nie jest tak idealnie. Okej, teraz trochę lepiej się zrobiło. Drodzy Państwo, tu będzie sobie linia ciągła. Tu będzie sobie linia ciągła. Tu będzie sobie linia ciągła. Tutaj damy wypełnienie pięknym szewronikiem. Nie od wierzchołka, tylko od krawędzi. Kąt trochę sobie zmienimy. O sobie. Sobie odrobinę zmienimy, dobra. Jest ok, a może i nawet tak zostać. Dobra, teraz linie. No w sumie. Tutaj za dużej filozofii nie ma. Wyjedziecie tu. W sumie to ci stąd by mogli mieć tam jakiś przejazd, nie?
No możliwe mieć na upartego. Nie muszą przecież od razu tam na autostradę wyjeżdżać. Dobra, trochę tu wyjdziemy z innej założeń, dobrze. Zostawimy taki jeden pasik tam. Osobny. Brodzi te węzły chcę. To ma iść nie to. To tu ma iść, dobrze. To będzie tylko taki mniejszy trochę szewronik, bo to nie będzie tam szło aż do końca. Co ja bym teraz robił? W sumie tu sam nie wiem, wypełnienia nie mam, mam jedną, drugą i trzecią. Dobra, to w sumie nic nie zrobiłem, ale się teren trochę naprawił. Raz też tu idzie coś takiego, tu idzie coś takiego. Tu robimy, że jest to ma być linia ciągła. Tutaj też na razie zrobimy, że ma być to linia ciągła. Tu sobie zrobimy wypełnienie. Szewronem od wierzchołka. Idealnie. Teraz... Tak. A tej to linii w ogóle. Nie, w sumie to ona tu będzie, nie? Ona będzie odtąd dotąd, tak jak jest ciągła. I odtąd dotąd będzie ciągła z przerywaną. To usuniemy. Zostawimy to tak. Tu odtąd dotąd będzie sobie linia ciągła. Tu będzie przerywana. I tu mamy to. I wtedy ja tu sobie dodam regułę. Tu ma być linia ciągła. Ok, i dodamy sobie regułę, że tu odtąd dotąd ma być linia ciągła z przerywaną. I tutaj damy na tak. To sobie usuniemy. Pyk. Odwróć. O, tak ma być. Litowałem się nad nimi, żeby sobie mogli jechać również i tam. Stąd możecie jechać tu, stąd możecie jechać tu i stąd sobie możecie jechać tu. Potem skrzyżowanie tutaj. W sumie tutaj też by mogła być ta końcówka, tak jak tam zrobiłem. W sumie lekka różnica jest niż tu, ale ja sobie pozwolę skopiować to. Po prostu. Co ja bym zrobił z autostrady trzypasmowej? Przecież tu były trzy pasy, nie? Czy ile? Trzy. Trzy pasy tu były, nie? O. Tak.
Zgadza się, też tu było, nie? Dobra, tak samo tu. Dobra, udało mi się dojść do ładu i składu z tym. Więc kopiujmy to. I wklejmy to tu. Tak, na pewno chcę to zrobić. No właśnie. Tylko, że to miałem najpierw zmodernizować. A potem mówić tu o... Okej, to by było... O, w taki sposób, nie? Zatwierdź. Idealnie. Bardzo mi się to podoba. Tylko tej jednej linii tu brakuje, ale to... To da się akurat przeżyć. O, i tej też tu brakuje. Dobra, najważniejsze, że te wszystkie inne tam przeszły. I teraz... Oni mogą jechać tu, ci mogą jechać tu, ci mogą jechać tu i... Ci mogą jechać tu. Teraz skopiujemy sobie. Tego skrzyżowania. O, coś takiego by tu było, nie? Najmniej ta część tu się zgadza. Tu mogą jechać tu, ci mogą jechać tu i prosto. No sobie przejeżdżają. Zgadza się. A ta tutaj... Część będzie całkowicie zmieniona. Ci nie będą... Nie. Tego tam nie będzie bynajmniej. Tego też tam nie będzie i tego też tu nie będzie. I tego tu z tymi... Z pierwszeństwa też nie będzie. Tu będzie linia. Ustąp pierwszeństwa, nie? Tam do tej linii. No, bym musiał też tutaj zrobić, nie? Zrobić jako ciągła to na początku. I gdzie tu mamy? Tu mamy tą linię. Ej, dodam regułę tutaj do... Nie. Źle. Usuń. Jeszcze i tu mogę dodać regułę. Na tym moim odcinku jako linię ciągłą. To wypełnienie. To. Części. Usunąć. No robić się to. Jeszcze raz. Okej. To tam trochę trzeba zmienić. Szerokość zmienić. No i ten liczbę kroków dobrze jest. Dobrze jest tak jak teraz. Tylko ta linia. Nie tu dotąd linią ciągłą tylko. Odtąd dotąd będziesz ciągła. Tego nie będzie.
I za to w sumie ta linia musi zostać wydłużona tu o linię właśnie ciągłą. I ci tu mają piękną linię przerywaną. W sumie to znowu co zrobiłem bardzo źle. Dobrze, już niech tak będzie. Nic się nie będzie raczej o coś takiego czepił. Dobra, i tu damy wypełnienie. Pełne. Tylko ta tu jedna. Która to teraz ja? O ta. Musi być ciągła i jeszcze tam jedna będzie. O ta też musi być linią ciągłą ci tu. A w sumie niby ten ustęp pierwszeństwa jest to niepotrzebny, dlatego weźmiemy i go usuniemy, bo nikomu tu pierwszeństwo ustępować nie muszą. Tu sobie po prostu dalej pozmieniają pasy na spokojnie. Wy możecie jechać tylko tu, wy możecie jechać tu i tu, a wy stąd możecie jechać tylko tam. Wy jedziecie tu, tu sobie gdzieś tam w którymś miejscu sobie na spokojnie zmienicie pas. Tak, aby po tej stronie wiedzieć już co chcecie. Dlatego, bo to tu skrzyżowanie zostanie przeze mnie skopiowane. I tu wklejone. O, w sumie o coś takiego mi tu chodzi, nie? Tylko, że to jest tu strasznie blisko tego zjazdu w tą stronę. Dlatego tu paru rzeczy być nie może. Ta linia będzie w całości linią ciągłą. Albo ci też tu mogą wjeżdżać. O matko jedyna. Ciężkie pytanie, ciężkie, bardzo ciężkie. To też na pewno tu nie będzie szło, jak już to tu będzie szło jako linia ciągła. Teraz tak, tu mamy tą linię. Tej tu końcówki takiej nie będzie. Ta końcówka będzie tu. Tylko właśnie, o, linia przerywana. I dla jednego kierunku i dla drugiego. W ogóle czemu ta tu linia się stała być przerywaną? Ona nie ma być przerywaną, ona ma być ciągłą. Tu sobie możecie na spokojnie podróżować. I to jest to, co tu się stanie. Z tego pasa jest rozjazd na dwa pasy ruchu. I teraz tak. Tu jest tak, dodaj regułę. Odtąd dotąd masz być linią ciągłą.
I odtąd dotąd masz być linią. Ciągłą z przerywaną, nie? Tak to by było. To się zgadza. Ty i tu linia musi być w ogóle. Twoją drogą? Tu będzie szewron inaczej skonstruowany. Tu będzie szewron skonstruowany. Łączenie chciałem czasu wznowić, przepraszam. Szewron musi być tu, o. Pyko. To będzie tak. Nie włącz tę linię. Ta linia. Tej reguły tu odtąd. Dotąd jesteś linią. Ciągłą. A tu odtąd. Dotąd jesteś linią ciągłą z przerywaną. Jakby to wychodziło, zgadza się, jeszcze to zrobimy, że tak. Dobra, ta linia do tej reguły. Odtąd dotąd jesteś linią ciągłą. Odtąd dotąd jesteś linią. Ciągłą przerywaną, tak? Jakby to wychodziło, to się usuwasz. Dobrze, wszystko się zgadza, tylko to musimy dać tak. No i dobrze, i zobaczymy, czy to skrzyżowanie w ogóle będzie kiedykolwiek działać prawidłowo. Bo z tego pasa mogą jechać tu, z tego pasa mogą jechać tu, z tego pasa mogą jechać albo tu, albo tu. Z tego pasa mogą jechać tu. Z tego pasa mogą jechać tu i z tego pasa mogą jechać tu, nie? I w sumie... I w sumie to... Jeszcze... Rysujemy linię i będziemy kończyć na dzisiaj, nie? Dobra, to jest linia ciągła jako typowy zjazd. To ci tu mogą nawet na to sobie wjechać na spokojnie. Tu pyk, pyk i sobie zjechać, nie? I tak właściwie trochę jeszcze do tego skrzyżowania wracając. W prawdziwym życiu by nie było czegoś takiego. Żeby nie mylić kierowców, byłoby to zrobione. Na ci o to sposób, nie? Przerywana jest dotąd, a potem już dali sobie radzić. Takie coś. I... To musi być linia ciągła. To musi być linia ciągła. To musi być właśnie linia przerywana. Bo może też ciągła, nie? A nie, bo ci stąd by mieli zawracać, więc niech oni mają szansę sobie tu pasu zmienić. Dobra, tu idzie taka sobie linia ciągła z przerywaną, ale z tej strony, że... I co sobie jadą, tu sobie mogą również tam sobie skręcić, nie? Bez najmniejszego problemu. Perfekcyjne skrzyżowanie, uważam, nie? To mi wyszło.
I po ostatnie paski ruchu. Tu możecie jechać tu, stąd możecie jechać tu, tu i ewentualnie tu. Stąd możecie się już tylko poruszać tutaj. O, zawracania. Okej. Więc w następnym live'owym odcinku. Myślę, że zobaczymy działanie tego ronda, jak i tego ronda. Dobudujemy drogi. Zaprosimy mieszkańców i zobaczymy działanie. Na dzisiaj to chyba na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.